Dzień dobry, niespodziewany live, ale live dzisiaj absolutnie konieczny. Zdradzę wam, że chyba jeszcze dzisiaj zapoznacie się z efektami mojej rozmowy z młodymi Polakami, choćby o tym, czym jest polityka. Podczas tego spotkania znalazłem i przyszłą prezydentkę Polski, i przyszłego ministra infrastruktury, i ministra sportu, ale też ministra pizzerii, bo okazuje się, że takie zapotrzebowanie też wśród dzieci było w jawny sposób dzisiaj prezentowane. Mnóstwo pytań i też konieczność formułowania bardzo trudnych czasami odpowiedzi. Na szczęście, kiedy padło pytanie, co to jest polityka, moje skojarzenie ze świnką Pepą i skakaniem po kałużach narzuciło się natychmiast. Każdy, kto oglądał Świnkę Pepę, wie, o czym mówię. Politycy rzeczywiście sprawiają dzisiaj takie wrażenie, jakby ich największą rozkoszą było taplanie się w tych muddy puddles, w tych kałużach, z czego czerpią swego rodzaju perwersyjną przyjemność. Tak, więcej później, ale ten live jest po to, żeby osobiście złożyć życzenia wszystkim tym, którzy Dzień Dziecka obchodzą, tym, którzy jeszcze wciąż administracyjnie dziećmi są, ale i też tym, którzy wewnętrznie dziećmi się czują i tę odrobinę dziecka w sobie mają. Wielu twierdzi, że ma się ją ze sobą przez całe życie, że to jest właśnie ten skarb, który powinniśmy w sobie ocalać. My się z tym oczywiście w pełni zgadzamy. Ja się też oczywiście z tym w pełni zgadzam, a więc życzę wam dzisiaj z całego serca, tym, którzy są dziećmi, niezależnie od metryki, którzy mają w sobie to coś, czego jeszcze nie stracili z dziecięcych czasów, albo po prostu są właśnie dziećmi dzisiaj, żeby mieli szczęśliwą dorosłość i żeby mieli szczęśliwe dzieciństwo i żeby mieli całe to życie w całości szczęśliwe, spokojne, nie tak jak teraz, często niebezpieczne, pełne obaw, pełne kłopotów, które gdzieś co chwila się rodzą. Życzę spokoju, żebyśmy mogli odpocząć, żebyśmy mogli spokojnie iść spać, z nadzieją się budzić. Dzieciaki tego dzisiaj bardzo potrzebują. One potrzebują też tego u nas, rodziców, bo patrząc na nas, modelują swoje zachowania i swoje emocje. Jeżeli my będziemy spokojni, to i one będą spokojne. I to dzisiaj też możemy im zaoferować, układając ten świat tak, żeby miał ręce i nogi. My w Ruchu Polska 2050 bardzo dużo mówimy o tym układaniu świata dla naszych dzieci. Wiemy, jaki powinien być. Te nasze dwa postulaty, które dzisiaj wszędzie wypakowujemy i o nich mówimy, to płynny angielski po podstawówce, bo dzisiaj każde dziecko w Polsce zasługuje na to, żeby mieć taką szkołę, po której nie będzie musiało chodzić na żadne dodatkowe korepetycje, tylko będzie mogło komunikować się z całym światem, podłączyć się do całego świata, do jego zasobów, że będzie mogło robić w nim karierę. To jest bardzo potrzebne. A drugi, przygotowaliśmy program, dobrze o tym wiecie, który doprowadzi do tego, że w 2030 roku nie będzie w Polsce domów dziecka, bo dziecko zasługuje na to, żeby mieć rodzinę, każde dziecko. I te rodziny państwo może tak zorganizować system, żeby te rodziny mu zapewnić. Nie będzie brakowało w Polsce ludzi, którzy chętnie, jeżeli państwo pomoże i sensownie to poukłada, zorganizują rodzinny dom dziecka, inną formę rodzinnej pieczy zastępczej, po to, żeby dzieci czuły się nie klientami czy lokatorami instytucji, nawet najszlachetniej prowadzonych i najpiękniej prowadzonych, ale budowały swoje więzi, swoje relacje, wchodziły w dorosły świat w tym otoczeniu, w jakim powinny wchodzić. Do tego będzie można wykorzystać i cały potencjał dzisiejszych wychowawców i nauczycieli, którzy będą musieli wspierać takie właśnie rodzinne domy dziecka czy rodziny zastępcze. To wszystko jest napisane i my chcemy do tego doprowadzić, bo dzisiaj, kiedy rozmawiamy z dziećmi, widzimy, że tej nadziei i tej stabilności im potrzeba jak nikomu innemu. Drogie dzieci, uściski serdeczne od nas wszystkich tutaj w ruchu i ode mnie. Najlepszego dnia dziecka, jaki można sobie wymarzyć, i nam wszystkim tego, żebyśmy umieli dzieciom zapewnić bezpieczne dzieciństwo, ale sobie też przypomnieć o tym, że jak byliśmy dziećmi, życie było prostsze. To nie chodzi nawet o to, że nie musieliśmy ganiać i załatwiać tysiąca rzeczy, ale mieliśmy nadzieję, patrzyliśmy daleko, nie mieliśmy zakurzonego wzroku różnymi problemami, kłopotami, brakiem nadziei, beznadzieją. Tego wam życzę. Za chwilę jeszcze, już na koniec o tym wspomnę, bo nie ma Dnia Dziecka dla mnie, przynajmniej bez Janusza Korczaka, tego wybitnego Polaka, tego jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów, jeśli nie najwybitniejszego. Ja mam to szczęście, jak pewnie wiecie, wiele razy o tym mówiłem, że raz w życiu dostałem medal
I to jest medal z korczakiem. To jest ten medal za zasługi w zakresie ochrony praw dziecka. To wtedy, kiedy pracowałem w fundacjach Dobra Fabryka i Fundacja Cassisi, które dzisiaj wciąż wspaniale dzieciakami na całym świecie, również w Polsce się zajmują. Janusz Korczak to jest postać absolutnie kluczowa i zawsze w Dzień Dziecka sobie sięgam do jego prac. Mam ich chyba prawie całą kolekcję. Chcę wam dwie rzeczy, które dzisiaj mi trafiły, zostały mi na bębnie szybciutko, zanim polecę obchodzić Dzień Dziecka w domu, jeszcze zacytować. Pierwsza urocza to jest z Janusza Korczaka, Prawidła życia, publicystyka dla dzieci. Wiecie, mógłbym was zarzucać cytatami oczywiście, że nie ma dziecka, jest człowiek. O niemowlęciu, jak patrzę na Elę, to czuję, że to nie jest dziecko, które się bawi. To jest naukowiec, który jest w swoim laboratorium, poznaje, odkrywa świat. Korczak miał olbrzymi szacunek do dziecka jako do człowieka, nie do jakiegoś dziecka innego bytu. To po prostu jest człowiek. W tej książce, czy w tym tomie 11 jego dzieł Janusz Korczak, Prawidła życia, publicystyka dla dzieci, pisze o Małym Przeglądzie, gazecie, którą wydawał, o wywiadach, o tym, jak będą robione reportażach, o wspomnieniach, o sławnych dzieciach, ale jest taki fragment, który mi dzisiaj bardzo został i bardzo mnie wzruszył, Skandale. Podobno największe powodzenie mają gazety, które piszą o zabójstwach, różnych awanturach prawdziwych lub nieprawdziwych, które zajmują się plotkami, podają wiadomości niezwykłe i niespokojne. Każdy wie, że wiadomość nie jest mądra albo przesadzona, a jednak czytają. Mały Przegląd takich wiadomości nie podawał, ale i tu trzeba spróbować, bo chcemy, żeby wszyscy gazety czytali z zainteresowaniem. Postaramy się więc wprowadzić dział bójki i plotki. Nie wiemy, czy się uda. W dział bójki i plotki, żeby było wiadomo, czy Tymek Leona, czy Leon Tymka i o co im w zasadzie poszło. Ale to jest też element bardzo poważnego świata, którym kawał naszego dziecięcego świata żyje. Co za uwaga, co za zauważenie tego świata dziecięcego takim, jakim jest i oddanie mu powagi, szacunku. Natomiast z jedną rzeczą chcę was zostawić, bo to jest rzecz, która bardzo, bardzo gdzieś mnie dzisiaj poruszyła. To z kolei z 13 tomu dzieł Korczaka, Teoria, praktyka, artykuły pedagogiczne. Tytuł tego fragmentu jest Otwarte okno. Przeczytam wam tylko fragment. Dzieci mają wolny wstęp do mojego pokoju, pisze Korczak. Umowa z góry, będzie wolno się bawić lub tylko półgłosem rozmawiać, ale bezwzględna cisza. Mam na przyjęcie gości małe krzesełko, fotelik i stołeczek. Są trzy okna stykające się wzajemnie. Środkowe, otwarte, parapety nisko, 30 cm nad podłogą. Od szeregu lat codziennie umieszczam krzesełko, fotelik i stołek z dala od otwartego okna. Bywa, że je ukrywam gdzieś w kącie. I codziennie wieczorem stoję niezmiennie przy oknie otwartym. Niekiedy widzę, jak je od razu zdecydowanym ruchem przysuwają. Niekiedy podnoszą cicho i ostrożnie, niemal ukradkiem. Najczęściej nie wiem, jak to się stało. W różnych miejscach umieszczałem tygodniki ilustrowane, utrudniałem dostęp do okna doniczkami i cieszyło mnie, jak przemyślnie wymijają pokusy i usuwają przeszkody. Otwarte okno zwycięża. Nawet gdy wiatr, nawet gdy deszcz, gdy zimno. Tropizm, który każe wodorostom zbierać się tu czy tam, który wzwyż i wzniszasz do krystalizacji chemicznego pokrewieństwa i tak dalej, wspinać piwnicy i ten sam nakaz wbrew ludzkim zakazom, który więźnia pcha do okna, by spojrzeć w przestrzeń. Dziecku potrzebny ruch. Powietrze, światło, zgoda, ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno. Nic nie jest w stanie, pisze Korczak, powstrzymać dzieci przed tym sięgnięciem do otwartego okna, zapatrzeniem się w przestrzeń, zakochaniem się w wizji, którą świat daje. Nieograniczony horyzont, wszystko jest możliwe. Otwarte okno, powiew wolności, pęd do tego, żeby ten świat poznawać i liczyć na to, że będzie się nami czule opiekował. Tego wam wszystkim życzę. Otwartego okna. Żeby to nasze dziecko wewnętrzne, to otwarte okno zawsze w sobie umiało znaleźć. Żeby żadne przeszkody, żadne doniczki tego okna nie zastawiły. Żebyśmy umieli o to okno walczyć. I żeby zawsze to, co za nim zobaczymy, przyniosło nam ukojenie i nadzieję. Wszystkiego dobrego wam życzę w ten Dzień Dziecka. Niech będzie jak najlepszym dniem. Niech będzie jak najlepszą też źródłem nadziei, prognostykiem na te dni, które dniami dziecka nie są, a które też przecież przed nami.